Mieczysław Opatrny był żołnierzem, adwokatem, doktorem prawa, radnym miejskim i ostatnim przedwojennym burmistrzem Leszna. Został rozstrzelany 21 października 1939 roku w ramach operacji Tannenberg. W Lesznie rozstrzelano tego dnia 20 Polaków uznanych za szczególnie niebezpiecznych dla III Rzeszy. W marcu bieżącego roku imieniem Opatrnego nazwano rondo u zbiegu ulic Kiepury i Zamenhofa. W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej przy rondzie odsłonięto tablicę poświęconą osobie Opatrnego. W uroczystości wzięli udział radni miejscy, wiceprezydent Piotr Jóźwiak, delegacja Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i przedstawiciele szkół. Głos zabrała córka Mieczysława Opatrnego, Grażyna Janusz. Chciałabym serdecznie podziękować właśnie wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że nazwisko mojego ojca teraz przestało być anonimowe dla leszczynian, dla młodych pokoleń leszczynian, bo starsze pokolenia to jeszcze może co nieco pamiętają, ale młode pokolenie na pewno niewiele na ten temat wie. Obok tablicy poświęconej Opatrnemu planowane jest postawienie tablicy z nazwiskami wszystkich osób rozstrzelanych pod murem więzienia.